Witam Was serdecznie na kolejnym webinarze. Dzisiaj można powiedzieć odcinek specjalny, ponieważ mamy specjalnych gości. Tematem webinaru jest numerologia związków, więc no, nie można było inaczej tego zorganizować, jak tylko poprosić Adama Muzykę, aby towarzyszył Małgosi, tak żeby dał energię męską do energii żeńskiej. I wtedy rozmowa o związkach popłynie na szerokich wodach, głęboko, szeroko, wysoko, czyli i w pionie, i w poziomie. Także bardzo się cieszę. Dziękuję, Adam, że udało mi się Ciebie namówić do tego uczestnictwa. Wiem, że z Gosią się lubicie, przyjaźnicie o wiele lat, więc znacie się, jak to się... I dodam tu tylko, że mamy z Małgosią też swój związek par, ponieważ współpracujemy od kilkunastu lat. I no, też mamy swój związek w tym zawodowy, prawda? Oczywiście, to bardzo taki już przyjaźń. Przyjacielski, tak. Tak, osadzony w mocnej przyjaźni. Czyli już są dwa związki, Małgosiu. Związek zawodowy, numerologiczny, bo lubię bardzo, ustawieniowy, bo ty lubisz ustawienia. Dokładnie. I przyjacielski. Czyli cztery wersje. Cztery wersje, już mamy cztery związki par. Właśnie, bo gdy my mówimy o związkach, często zawężamy tą przestrzeń do myślenia tylko o związku partnerskim, relacjach, I love you, bądź nie I love you już i się przy rozłamach jakichś małżeńskich czy partnerskich, więc to jest dużo szerszy kontekst i dobrze by było też, żebyśmy o tym w ten sposób też takim poszerzonym myśleli. Ale do rzeczy. Witam Ciebie, Małgosiu, serdecznie, nasz mistrz numerologii. Dziękuję Ci bardzo. Ostatnio mogliśmy uczestniczyć w pięknym wieczorku autorskim, gdzie Gosia przedstawiła swoje dwie nowe książki. Fascynujące, mówiące o białej magii, słowa, mówiące o medytacjach. No, coś wspaniałego. Także zapraszam również do tych lektur. Małgosia wykłada u nas na uczelni świadomego terapeuty numerologię karmiczną oraz wykłada na kierunku, który jest jedynym w Polsce, czyli numerologii terapeutycznej, na której możemy zdobyć zawód terapeuty, który opiera się na wiedzy, umiejętnościach, na zasobach płynących z numerologii. Także już w zasadzie za chwilę, bo 4 lutego rozpoczyna się numerologia karmiczna, która jest pierwszym etapem tego procesu. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam na ten kurs. Obecny rocznik już go kończy i jest na etapie właśnie numerologii terapeutycznej. Dużo się działo i będzie się działo jeszcze więcej, także zachęcam, zaglądajcie na naszą stronę. Piszcie do nas maila, jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami. Później, jak już rozpoczniemy nasz webinar w pełnej krasie, nasza webinarowa para będzie już prowadzić pięknie to spotkanie, to ja napiszę Wam na czacie namiary, tak żeby było Wam łatwiej. Także przeogromnie się cieszę, że dzisiejszy webinar mamy tak naprawdę z takimi potężnymi mistrzami, bo Małgosia no, potęga numerologii nie tylko w Polsce, ale i na świecie, Adam Muzyka potęga ustawień systemowych i jasnowidzenia, więc naprawdę dzisiaj zadawajcie dużo ciekawych pytań, trudnych, podstępnych, jakkolwiek, w każdym razie macie okazję tutaj zdobyć... Wyciągnąć ciekawe. Słucham? Takie trudne i jak to nazwałaś, podstępne, najbardziej nas rozwijają w naszej pracy. Takie najbardziej lubimy. Także już zastanawiajcie się, o co można spytać, w jakie meandry wejść, wiedzy czy doświadczenia. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Będę tutaj na zapleczu w kuluarach, w razie czego, gdyby trzeba było pomóc. I zostawiam Was z numerologią związków w rękach najbardziej mistrzowskich mistrzów, jakich można sobie było dzisiaj wymarzyć. Także do zobaczenia, miłego wieczoru. Może Małgosiu. Kochani, pierwsze pytanie padło z Waszej strony i jest to pytanie,
Co w przypadku, jeśli partner jest ósemką z 26, a partnerka także jest ósemką z 26? Bardzo piękna, silna karma. Wszystkie związki, które mają tę samą wibrację drogi życia, a tutaj podwibracja jest to dodatkowo taka sama, są, proszę Państwa, z jednej strony piękne, bo się świetnie rozumiecie, macie bardzo podobny system regeneracji organizmu. Możecie wiele rzeczy odczuwać jako przyjaźń, jako fascynację w podobnych dziedzinach, ale też macie te same negatywy. Więc to, że on jest piękny i fascynujący, nie znaczy, że jest łatwy. Dlatego, że te same negatywy, czyli te same zacięcia w przypadku ósemek, to jest bardzo żołnierska komunikacja, krótko zwięźle na temat. I zależnie od tego, jakie Państwo macie dzień urodzenia, do miesiąca urodzenia i pierwszy warunek, czyli zależnie od systemów komunikacji nawykowej, z których w tej chwili każdy z nas korzysta, one zostały ukształtowane w dzieciństwie. Plus suma wibracji spółgłosek, która nam daje pewnego rodzaju sposób wyrażania się. On może być zablokowany, on może być przesunięty na jakąś konkretną umiejętność komunikacji, ale może też być bardzo otwarty. Więc z samej drogi życia, kochani, nie wyciągniemy informacji o relacji. Musimy wziąć pod uwagę całość, czyli przeliczyć cykle, warunki i przede wszystkim podstawowe cztery informacje, bo to cztery wibracje budują osobowość człowieka. Nie tylko droga życia, ona jest silna, od 16 roku życia do końca życia najsilniejsza, ale droga życia jest jak kościec. Jest trochę podobna do kręgosłupa i wokół niej są jeszcze inne wibracje. A więc ósemka z 17, ósemka z 26 i poprzednie pytanie, macie Państwo tę samą wspólną karmę, jest to karma żołnierska. I tam jeszcze Pani zapytała, jakie potencjały są z tego połączenia. Tak, z tego połączenia. Największy potencjał to jest zrozumienie wzajemne w biznesie, zrozumienie wzajemne w komunikacji zawodowej, bo to macie Państwo opanowane na perfekt. Prywatna komunikacja zależnie od dnia i miesiąca urodzenia może być podobna, może być absolutnie różna. Jeśli chodzi o tą relację między Wami, 8 plus 8 daje w sumie 7, czyli sama jakość relacji jest niestety bardzo rozwojowa, ale poprzez uczucie niezrozumienia, czasami wręcz uczucie, że mówimy dwoma językami. Taki indywidualizm, tak? Wysoki indywidualizm. Nie chciałabym Państwa straszyć, bo to jest stanowczo za mało tych informacji, które podajecie, żeby móc kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie. Połączenie siódemki z dwójką to jest dokończenie starych spraw, relacji i związków. Trójki z ósemką, miłość przez przyjaźń. Jeśli para ma jako lekcję na życie cztery, ale co to znaczy lekcja w Państwa rozumieniu? Ponieważ lekcja karmiczna może być lekcją z poprzedniego wcielenia, może być główną lekcją przyczynową, czyli pierwszym warunkiem, a może być tylko zasobem. Więc jeśli Pani używa sformułowania lekcja życia, to dla mnie niestety jest to bardzo mało precyzyjne. Dziękuję za wszelkie pozdrowienia, za malowanie intuicyjne. I proszę powtarzać pytania, ponieważ one tak szybciutko przechodzą tutaj przez monitor, że nie jesteśmy w stanie, jak Małgosia zacznie opowiadać ciekawie, nie jesteśmy w stanie wtedy Państwu odpowiedzieć, więc trzeba powtarzać pytania. Od czasu do czasu Małgosia będzie udzielała informacji. 42 podwibracje, rozumiem, do 32, czyli macie piątkę tutaj w relacji do szóstki. To także będzie miłość przez przyjaźń. Dwójka i szóstka, bardzo dobry układ. Ósemka. No proszę Państwa, są cztery bardzo ważne składowe Waszej relacji partnerskiej. Po pierwsze, czy związek jest silnie karmiczny i czy ta karma jest pozytywna czy negatywna. Więc przy tych związkach, o których tutaj pisaliście, większość tych związków jest bardzo silne połączenie karmiczne. Jeśli ono jest na zasadzie tęsknoty miłości, od setek, dziesiątek wieków czekaliście, aby się spotkać, to jest super energia do rozkwitania. Natomiast jeśli się poznajecie, wtedy jest nagła wielka burza między Wami, erupcja
jakości, sam to przyznam, że im bardziej magnetyczne spotkanie, tym prawdopodobieństwo tego, że to jest spotkanie kat-ofiara jest większe. Albo sprawca-ofiara. Możemy też to ofiara nazwać. I proszę pamiętać, proszę Państwa, że jakości partnerów wynikają z nas. Jeśli jestem mężczyzną, to jakość mojej partnerki będzie wynikała z moich jakości i osobistych, rodowych, żeńskich. Czyli ta jakość partnera jest we mnie, ona będzie się przejawiała potem na zewnętrzu. I to nie znaczy, że jeśli mi z tą partnerką nie idzie, to wymieniam sobie na nowszą kobietę, tak? Ponieważ ona będzie wtedy lepsza. Te sprawy, które mamy niezałatwione z poprzednią, będziemy prędzej czy później kopiować i przeżywać, tak, i dożywać w następnych związkach. Także podpowiadam, namawiam i zachęcam do kończenia, jeśli takie są związki, to nie tylko związki par, czy małżeńskie, czy relacyjne, czy seksualne, czy przyjacielskie, ale również też czy w pracy, czy z sąsiadami, czy koleżeńskie. Jeśli chcecie Państwo kończyć, najlepiej kończycie dobrze, w takim dożyciu. Na pytanie tak bardzo szerokie, jaki partner pasuje do drogi życia, jeden nie odpowiem tak krótko. Natomiast siódemka z dwójką to jest, proszę Państwa, energetyka kończenia, zamykania spraw z poprzednich wcieleń. I na tej energetyce można mieć wieloletni związek. Tutaj pozdrawiam wszystkie moje pięć par, bo przez całe życie spotkałam swoje zawodowe pięć takich par, że moje osoby przez która jest częścią dziewiątego, można stworzyć wyjątkową relację, wyjątkowy związek. Tu jest jeszcze 9 z 27 i 31. Jeden, bardzo dobrze. Bardzo. Czwórka. Czwórka z 31. Dziewiątka bardzo dobrze, chyba ziemia i niebo. Tak? Bardzo dobrze, ziemia i niebo, a tutaj mamy 31, to jest najlepsza podwibracja dla czwórki, najłatwiejsza zdolność wyłapywania szczególnych okazji w życiu. I w tym przypadku, proszę Państwa, część wspólna jest 4, to jest bardzo rozsądny, materialnie stabilny związek. Małymi krokami jest stabilny jakość wewnętrzna, jest tu relacja uczciwa. Na życie opiekuńcze, na taką dojrzałą relację cenną. Jeśli pani ma partner dziewięć, fenomenalne emigrację. Takie wyjazdy i bardzo dobrą emigrację państwo ma, pan powinien mieszkać przynajmniej stopień na miejscu urodził lub wychował, a może mieszkać, bo jeżeli ja powinien powinna pani pracować w firmie międzynarodowej. Jaki partner pasuje do jednej z 28? Szanowni Państwo, taki, który nas kocha. Taki partner do nas pasuje. Co to znaczy, że nas kocha ten partner? Że jest obecny w naszym życiu, a dzięki temu on rozkwita i my rozkwitamy. Oczywiście, że musimy się w jakiś sposób spotykać, czy tam mamy różne zdanie, ale jeśli potrafimy rozmawiać, to jest ważne, to jesteśmy w stanie znaleźć porozumienie. Niestety czasami przerywa internet. Czy szóstka i ósemka do siebie pasują? Cudowny układ na wspaniały romans. No, dalej przerywa. Ósemka z jedenastką. Mamy połączenie bardzo dobre wtedy, to jest jedynka, czyli sukces. Dziewiątka, jedynka w biznesie, tak. Mogą się świetnie dogadywać. Piątka z dwójką, trudny układ. Dziewiątka z 22, to już wcześniej omawiałam. Jedynka z szóstką na siódemkę, czyli bardzo duchowe wzniesienie, aczkolwiek oboje mogą mieć poczucie, że są niezrozumiani. Dwójka z trójką. Cudowny układ na romans. Jest kilka związków wśród moich klientów, które z taką
energetyką wspólną, żyją i szanują się oraz są razem przez około 20-20 kilka lat już, czyli mają fajny dorobek. Aczkolwiek energetyka ta z natury swojej idzie na szybki, za to bardzo burzliwy życia. Tu jest ciekawy układ piątka z siódemką. Ciekawy układ piątka z siódemką. Ja nie jestem numerologiem. Woda z ogniem. Tak. Ale prawdziwa romantyczna miłość między tym państwem, jeśli chodzi o związek partnerski. W związkach zawodowych te relacje inaczej się interpretuje. To, co jest w relacji małżeństwo, dwie dziewiątki, on 27, ona 27, on 36. Pan powinien mieć hobby artystyczne, łączy państwa świetnie taniec i dalekie podróże, poznawanie nowych ludzi, nowych miejsc. Dalekie podróże to nie muszą być podróże drogie na 5-6 tysięcy kilometrów. Wszędzie tam, gdzie jeszcze państwo nie byliście, tam, gdzie poznajecie coś nowego, to też jest podróż daleka. Tam jeszcze był układ matka z dzieckiem, 11 i 8. Bardzo dobry układ. Dla matki z dzieckiem, dlatego że między państwem jest sukces, 8 ma potrzebę rządzenia. To jest bardzo ważna kwestia dla dzieci. Dzieci o energetyce jedynki. Jeśli dziecko ma w dniu urodzenia, w drodze życia, suma dnia i miesiąca urodzenia, na przykład 5 maja, jeśli w tych czterech warunkach początkowych, czyli miesiąc, dzień, suma dnia i miesiąca oraz droga życia występuje gdziekolwiek, 1, 5, 8 lub 9, to takie dzieci potrzebują uszanowania do swojego wyboru. A więc najważniejsze, co możemy im dać w dzieciństwie, to szacunek do ich wyboru. Wybór jest algorytmiczny. Jeśli pada deszcz i idziecie państwo z dzieckiem na spacer, to nie pozwalamy mu wkładać sandałków, ale dajecie dziecku wybór, czy chcesz wziąć kalosze, czy jakieś inne wodoodporne buty. Tu jest jeszcze 6 z 24, on, czyli pan, tak. I pani 7 z 25. Proszę państwa, tu bardzo dużo zależy od szczegółów. Trzeba sprawdzić dzień, miesiąc urodzenia. Układ ma szansę, ale jest naprawdę wymagający i trzeba dużo rozwagi, dojrzałości wewnętrznej. Komunikację macie oboje poblokowaną, swoją własną. Na biznes jest dobrze. Tam była 4 chyba z 8, to jest dobry układ na biznes. Może teraz troszeczkę o biznesie, Małgosiu. Ja bardzo wiem ze swojego doświadczenia, że przede wszystkim jeśli zaczynamy myśleć o biznesie czy o jakiejkolwiek spółce, tym bardziej trzeba się zastanowić i zacząć od takiej konsultacji, czy w ogóle mogę wchodzić w spółki, prawda? Tak. Czy w ogóle tak, czy ja mam w ogóle predyspozycję, czy mam potencjał, czy mam te jakości, czy mogę w ogóle wchodzić w jakiekolwiek spółki. Nie tak? Każda data może. Jeśli państwo macie w cyklach, w warunkach, w rozszerzeniu dla warunków, w ustawieniach początkowych 7, to absolutnie nie powinniście wchodzić w spółki. Wtedy jest waszym zadaniem życiowym w tym życiu osiągnąć indywidualność, niezależność, maksymalną specjalizację zawodową, wąskie zawężanie, wybitną jakość i ta jakość przynosi uznanie, sławę i sukces. Spółki są dobre dla osób, które mają 1 i 8 i to jest bardzo dobry układ. Tam, gdzie jest 6, 5, tam się spółki mogą dobrze sprawdzać. Każdy z państwa ma jakiś tam profil komunikacji i w spółkach ważne jest, aby wzajemnie ludzie się dogadywali, a więc też najważniejszą kwestią w relacjach związkowych, czy weźmiemy szkolne, czy to są relacje partnerskie, czy to będą relacje zawodowo-biznesowe, jest komunikacja. A komunikacja, proszę państwa, to jest coś, co albo wynieśliśmy z domu. Proszę sobie zadać pytanie. Ile osób dorosłych w waszym dzieciństwie umiało ze sobą rozmawiać? Jakie macie wzorce komunikacji? Czy posiadacie jakiś cudowny, szczęśliwy, piękny związek wzorcowy z dzieciństwa i możecie się oprzeć na ich komunikacji? Od 25 lat uczę i spotkałam 3 osoby przez ten cały okres, które miały wspaniałych, wspierających rodziców lub dziadków o pięknej, zdrowej komunikacji z jakimś bardzo zdrowym wzorcem. Dlatego komunikacja jest najważniejszą kwestią w związku i tego możemy się uczyć. Na warsztatach, na szkoleniach, poza tym, że dowiadujecie się państwo czegoś o sobie na podstawie swojej daty urodzenia, dowiadujecie się także, są 3 panele przeznaczone na relacje. Jest
i relacja rodowa, i karma rodowa do omówienia, ale także związki. A więc są takie momenty, kiedy można pytać o relacje i możemy zajrzeć w szczegóły tych relacji. Ale też bardzo ważne te związki karmiczne, tak? Jak tak. Również rodowe, pokoleniowe. Tak. Czasami wystarczy popatrzeć, jakie jakości związków par mieli nasi rodzice, tak? Nasi przodkowie, dziadkowie, babcie, tak? Czy pradziadkowie, czy wujkowie, możemy sobie popatrzeć. I będziemy wiedzieć też, jakie jakości nas w tym wszystkim czekają, prawda? Myślimy z reguły o naszych rodzicach. Oczywiście to jest nasza cudowna albo arcytrudna najbliższa relacja, ale proszę Państwa, dziecko dziedziczy po dziadkach wzorce najsilniej. Po mamie, po tacie dziedziczymy system emocjonalny do 6 pokoleń wstecz, ale wzorce po dziadkach. Proszę zapytać swoich babć, swoich prababć. Proszę przepytać rodzinę. Kto z nich miał ustawiane małżeństwo? Komu rodzice wujostwo wybrali, żonę czy męża? Gdzie w rodzinie pracuje schemat, że ja muszę być w tym partnerstwie, że ja nie mam wyjścia? Gdzie jest taka matryca? Tam potem te uwikłania w ostatnich 2 pokoleniach, gdzie już jest prawo wyboru partnera, jest trudnym systemem do nauczenia się. My się uczymy pewnych jakości na nowo. To jest bardzo ciekawe. Może nie pytanie, sekundkę. Jestem 7 i mam 2 dzieci. Wszystkie mają liczbę 3 i każde inne. Tak, dlatego że pani ma relację sukcesu, cudowną, świetną relację z tymi dziećmi, ale każdy z tych dzieci ma inny dzień urodzenia, inny miesiąc, a nawet gdyby pani miała trojaczki lub bliźnięta, to szanowna pani, jest też coś takiego jak matryca trójkąta, czyli pewien system doświadczeń ustawiony przez imię i nazwisko. Dla każdego imienia i nazwiska on jest indywidualnie inny, drugie imiona się powtarzają w swojej strukturze doświadczeń, a krótkie nie. Pani 9 i 2 dzieci, 11 i 22. Bardzo duchowa relacja. Pani jest kapłanem wędrownym, dziecko z 11 to jest kapłan z ludu, doradca, a dziecko z 22 to jest kapłan, który zarządzał świątynią. Każdy z was ma inny profil. Wszyscy będziecie mieli stare śluby do odwołania z poprzednich wcieleń i obowiązki oraz obowiązania, które składaliście kiedyś w powsze czasach, bo które nie były ograniczone danym żywotem. Jest tutaj odwołanie starych ślubów i obowiązków z poprzednich wcieleń przy mistrzowskiej. Jest taką podstawową praktyką uwolnienia schematów nawykowych. Wracając do biznesu, trzeba zwrócić uwagę na 3 aspekty w biznesie. Moja relacja do mojej pracy, moja relacja do ludzi, czyli do partnerów, jeśli tworzę spółkę, nazwa firmy, data odpowiednia i miejsce. 60% sukcesu to jest odpowiednie feng shui, miejsca i znaku. Oczywiście biznes opiera się o człowieka. O potencjały. I te, które rodowo niesiemy. Tutaj pan lub pani, chyba pani Agnieszka, pyta o 29, 11 na 27, na 25 i 7 w relacji biznesu. 2 do 7 to jest zamykanie i kończenie. Czyli jakiś projekt, który jest oznaczony krótkim terminem, tak, wieloletnie działania niekoniecznie. Na zasadzie ja pracuję dla kogoś lub ktoś pracuje dla mnie, tak, ale jeśli chodzi o spółki, nie. Czyli wszystko zależy już od podszewki, jak Państwo to ustawicie. Współpraca jest możliwa, ale ma pewne wymagania. Ale tego można się spodziewać, Małgosiu, na kursie. Może byś powiedziała, co będzie teraz. Proszę Państwa. Bo tam będzie też ślubów, praca wewnętrzna, prawda? Tak, taka praca wewnętrzna i odwołanie ślubów znajdziecie Państwo w tych nowych książkach, jak to zrobić, jak to praktykować, jak to osiągnąć, właśnie po co zostały napisane, aby nie tylko garstka osób, bo ja w ciągu roku jestem w stanie uczyć powiedzmy 30, 40, 50 osób, a zapotrzebowanie na to, żeby odwoływać te śluby, to jest o wiele większa struktura, a więc w tych książkach macie Państwo podpowiedzi co do tego, jak to zrobić i wręcz nawet dokładnie podane przepisy, jak to zrobić. I jest to praktyka własna, czyli to nie jest jednorazowa praca. Praktyka własna polega na tym, że ją wielokrotnie w życiu powtarzamy. Zaś na kursie uczą się Państwo systematycznie od najprostszych rzeczy, od podstaw, na coraz wyższym poziomie rozumieć siebie i relacje. Najpierw uczymy się interpretacji daty urodzenia, talentów, schematów, systemów komunikacji,
jakie relacje z dzieciństwa, ale też jakie traumy zostały zapisane w jakiejś dacie urodzenia. Są osoby, które nie mają traum, ale są takie, które mają. Jest też możliwość, nie mamy kursów online'owych, proszę Państwa, z prostego powodu. Jest dużo praktyki duchowej, są medytacje i praca z wahadłem. I to jakość mówi o tym, że nie jesteśmy w stanie tego kursu prowadzić online. Także tylko nie wszystko, tak, nie wszystko można prowadzić. Nie wszystko online. Się da, a w tym przypadku, Szanowni Państwo, byłoby to prawdopodobnie wygodne, prostsze i bardziej dochodowe, gdybym zeszła z jakości na rzecz ilości. Ale takie uczenie mnie po prostu nie interesuje. Interesują mnie uczniowie w pełni świadomi. Tacy, którzy już rozwinęli się duchowo. Są określone lektury do przeczytania, określone ćwiczenia do zrobienia i jest 14 medytacji w trakcie. Zawiązuje się też przecież energetyka grupy, prawda? Taka dusza grupy na dany czas, na dany kurs i to jest bardzo ciekawe do dożywania. No czasami tak się zdarza, że jesteście Państwo z daleka, z zagranicy i trudno przylecieć, no ale czasami takie są uwarunkowania. Mamy dwie wersje warsztatów. Dla osób, które mogą uczyć się weekendowo, jest 8 weekendów podstawy numerologii, potem jeden weekend i zjazd taki już praktyczny, który nas uczy, jak pracować z klientem, jak pracować z drugim człowiekiem, jak odpowiadać na pytania, jak prowadzić samą konsultację oraz 5-dniowy warsztat, który daje Państwu techniki terapeutyczne. I tam już są zajęcia podzielone. Część będzie się odbywała z Agnieszką Kowalewską, a część ze mną. Te warsztaty można też zrobić w ramach tygodniowej pracy, czyli dla osób z zagranicy i mamy od kilku lat taką wersję, jest praca w jeden tydzień skumulowana, początek podstawy, pierwsze trzy części do czterech, zależy w jakim tempie grupa się uczy. I w drugi tydzień kolejna, pełna wersja numerologii. Aby te dwie części zrobić, musielibyście Państwo w ciągu roku, ci, którzy mieszkają za granicą, spędzić z nami 2 tygodnie. Plus dodatkowy weekend i jeszcze jeden tydzień dla tych, którzy się zdecydują na tę wersję terapeuty. Czego można się spodziewać po zakończeniu takiego kursu? Na ile jestem wtedy przygotowanym w sobie? Jesteście Państwo wtedy na pewno w pełni gotowi do tego, aby z dużą dozą cierpliwości i zrozumienia spoglądać na ludzi i pomagać im zrozumieć samego siebie. Mam takie uczennice, które kończyły warsztaty, a potem powtarzały i w tej chwili też mam taką cytowną istotę w Poznaniu na warsztatach, która najpierw skończyła warsztaty w Gdyni, a potem jako już powtórzenie dołączyła do innej grupy. Proszę Państwa, zawsze są nowe przykłady. Każda grupa jest inna, ponieważ pracujemy na swoich przykładach, to pracujemy od podstaw. Natomiast jeśli ktoś z Państwa myśli o tym, aby ukończyć numerologię karmiczną w wersji terapeutycznej, czyli sprawę wykonywania zawodu i terapeuty, to takie możliwości mamy tylko w szkole, czyli w uczelni świadomego terapeuty w Gdyni. Jest to jedyne miejsce w Polsce, na pewno, być może nawet w Europie, które daje nam taką możliwość. Ja 4, partner 1, między Wami, proszę Państwa, jest 5. Może być super handel, świetny biznes, ale też wspaniały, gorący romans. Romansowo, tak. Też bardzo romansowo. Tak sobie pomyślałem. To jest jeszcze, poproszę o przypomnienie, na co zwracamy uwagę w związku, Droga Życia, Samogłoski, Cykle, Warunki, co jeszcze? Nie tylko samogłoski. Proszę Państwa, na drugim weekendzie uczymy się interpretacji imion i nazwisk. I wtedy się Państwo uczycie, co to znaczy wibracja samogłosek. Jak ona się ma do wibracji spółgłosek. Co to znaczy konstrukcja pomiędzy nimi. Jak wygląda ta konstrukcja. Jakie są wtedy cele. Do jakiej daty urodzenia. Jak powinna wyglądać kombinacja samogłosek i spółgłosek. W numerologii mamy też takie narzędzie jak dobieranie pseudonimu. Dla osób, które mają słabe jakości, gdzie litery są na przykład skumulowane w strefie emocjonalnej, a nie ma realnej oceny sytuacji albo nie ma energii do działania, pseudonim może znacząco podnieść zasoby.
I tego się Państwo uczycie na drugim spotkaniu. Na trzecim spotkaniu uczycie się Państwo rozróżniać triady i w pełni rozumieć interpretację trójkąta, bo dopiero znając triady i kwadrat mantyczny jesteście w stanie tak naprawdę na bazie tego kwadratu marsyliańskiego, a nazwa ta pochodzi z okresu Wielkiej Inkwizycji, kiedy za tego typu praktyki wiele osób traciło życie. W Marsylii technikę numerologiczną trójkąta dopuszczono jako grę salonową i dzięki temu ona akurat w tym mieście przetrwała. Czy warsztaty są intensywne? Od 9 zwykle zależy, jeśli uczniowie mają pociągi i inne dojazdy, to od 10. Grupa jest przewidziana do 17. Ale czy intensywnie pracujesz może, Małgosiu? Ja zawsze pracuję intensywnie, natomiast proszę Państwa, moje grupy nie chcą mieć przerw śniadaniowych długich, ani nie chcą obiadowych przerw. Moje grupy kochają się uczyć i ja mam wszędzie tak, właściwie zawsze tak jest, że nikt nie chce wychodzić z sali, w związku z czym zamawiamy szybkie jedzenie, ale najczęściej przynosimy coś ze sobą i wtedy kończymy godzinę szybciej, a ponieważ uczymy się nad zatoką piękną i z widokiem na morze, to mają Państwo od 16 czas dla siebie. Można wyjść, zasmakować plażę, morza. Mieć trochę czasu także na to, by zakosztować uroków Gdyni. Ja byłem, Małgosiu, zafascynowany, bo też kończyłem kurs, no nie taki, bo to było wiele, wiele lat temu, trochę pamiętam z numerologii. To też wykorzystuję w moich osobistych konsultacjach dotyczących ustawień systemowych, ale wracając do kursu, te warsztaty były, ja bym chciał na warsztaty, to zawsze było dla mnie fascynujące, że uczymy się na własnych przykładach. Ja się dowiedziałem po prostu tyle rzeczy o sobie. Te rzeczy, które miałem ukryte, do których się nie chciałem przyznać, tak, ale też, które mnie bardzo podnosiły, tak, moje potencjały, moje zasoby. To było dla mnie zawsze bardzo, bardzo ciekawe. To bardzo, bardzo sprzyja też potem naszemu działaniu, naszemu ustawianiu się w życiu, podejmowaniu decyzji, tak, bo już wiemy, jakby to powiedzieć, z tych potencjałów, z których jesteśmy zbudowani, a które sobie warto po prostu odpuścić. Tak? Ja mam na przykład umysł, mogę tak powiedzieć, humanistyczny, rozległy i nie będę się stresował i dla mnie jest obojętnie, czy 2+2 będzie 4, tak? Nie muszę się tym, nie mam takiego umysłu ścisłego i to też wychodzi z mojej drogi życiowej, prawda? Siódemka z dziewiątką, ty pani napisała, że są 26 lat razem, no Państwu szczerze gratuluję, bo to oznacza, że Państwa relacja i część wspólna 7 jest częścią dojrzałego jogina, kogoś, kto już praktykował wielką wiedzę duchową na poziomie ciała i kapłana wędrownego. A to też oznacza, że Państwo macie dobry sposób komunikacji, a więc absolutnie wielkie gratulacje Pani Beatko. Wcześniej ktoś pytał, o coś i chciałam odpowiedzieć, niestety tak szybciutko, więc tak, trzeba poprawiać. Ale chciałem Ci jeszcze powiedzieć, przepraszam Cię, Małgosiu, bo to, że pracujemy w swoich przestrzeniach osobistych, to jest bardzo ciekawe, ale kolejne taki miałem taką ciekawość bardzo dużą, kiedy robiłaś mi konsultację i liczyliśmy nazwisko, no moje rodowe, tak. Moje panińskie mamy, potem babć, to było bardzo ciekawe. Dowiedzieć się, z której strony idą trudności, z której strony jaka idą wikłania, tak, jaka jest karma. To jest bardzo ciekawe, bo to też pomaga nam potem w swojej pracy osobistej, nawet zwrócenie uwagi na dane nazwisko, z której strony pochodzi, tak, daje już szerokie możliwości. Taka uważność, że miałem pradziadka, miałem prababcię, ta prababcia czy babcia z domu nazywała się tak, to też w sobie też poprzez tą uważność zwracamy się również ku przodkom, prawda? Szacunek dla przodków jest bardzo ważny, ponieważ to nam daje szacunek do naszego ciała. Człowiek ma dwie perspektywy życia. Ciało jednorazowe jest i ono już drugi raz takie nigdy nie będzie. Z tej matki i z tego ojca mamy to jedno życie w tej jednym wersji wcieleniowej. Natomiast dusza będzie je pamiętać, będzie się inkarnować lub nie będzie, zależnie od tego, na jakim poziomie zakończy i co zdecyduje w najbliższym czasie dla siebie jako rozwój. Acz dusza zachowa wieczną pamięć tego wcielenia. Więc proszę Państwa, historia rodowa to jest bardzo pomocna rzecz do pracy z naszymi aspektami zdrowia.
to jest wręcz niezbędne. Natomiast karma rodowa to jest pogodzenie się z przodkami. To jest uznanie, akceptacja dla przodków takimi, jakimi oni są. To jest też wdzięczność. I są to bardzo silne mechanizmy, które nam pomagają rozpuścić napięcia między nami i przodkami. Nawet jeśli przodkowie, nasi ojcowie czy dziadkowie się nie zawili, nie byli opiekunami dla dzieci, nawet jeśli jest wielka wyrwa, dziura rodowa, ktoś nie znamy przecież. Jest nieznany, tak. Albo ktoś się nie przyznał, ktoś wyparł, ktoś wręcz nie chciał, to mimo wszystko w zasobach rodowych stoją tysiące praojców, pradziadków i tysiące prawujów, pramatek, prababek i praciotek. I z tej energetyki zawsze płynie akceptacja. Jest zawsze pragnienie tego dziecka w rodzie, uznanie tego dziecka i moc. A więc nawet jeśli ostatnie pokolenia mają jakieś zawirowania, mam taką praktykę, na którą należy przynieść cebulę. Dziewczyny mówię, zawsze się śmieją, że będziemy robić sałatkę. Ale to jest praktyka duchowa, pracujemy wtedy na owocach i to jest nawiązywanie kontaktów z energetyką męską lub żeńską w rodzie. Jeśli mąż przyjmuje nazwisko żony, czasami warto. Bo jeśli mąż ma nazwisko przyśmiewcze, a żona ma silne, męskie, mocne nazwisko, to jak najbardziej, szanowni państwo. Tylko czy nie lepiej wtedy, gdyby mąż popatrzał u siebie rodowo, może warto sprawdzić. Bardziej tak. Chyba było ustawieniowo, jeśli to sprawdzamy, to trochę trudno to pracuje. Tak? Słabiej troszeczkę to pracuje wtedy, ale no to jest każdego... Jest tak, że ten mąż jest przysposobiony przez ojca lub dziadka rodu żony jako dodatkowy syn i wtedy energia będzie mocno płynąć. Bo można wtedy można zobaczyć, jak mama miała rodowo, tak? I można po mamie, zawsze będzie to lżej niż przejmowanie nazwiska, ale tutaj jest bardzo dużo uwarunkowań do tego i to nie jest ścisłe. Bardzo dużo liczenia, proszę państwa, przy nazwiskach. I jeśli pan lub pani chce zmienić nazwisko lub przyjąć pani chce nazwisko po mężu, to trzeba wszystkie te rzeczy sprawdzić, bardzo skrupulatnie przeliczyć. Wtedy ja proszę o nazwiska po babciach, pradziadkach, prababciach i sprawdzamy, które z tych nazwisk się nadaje dla tej osoby, bo może któreś jest idealne. Terminy na warsztaty można sprawdzić na uczelni świadomego terapeuty. Jak również u ciebie chyba, tak? Są też. Są na mojej stronie numerolog.net. Terminy są chyba do października w tej chwili już wypisane. A książki? Książki mogą państwo kupić w wydawnictwie Floryniana. Będą też, ponieważ w tej chwili to jest nowa rzecz. To są książki, które są ciepłe. One są prosto z drukarni, proszę państwa. Prawdopodobnie w granicy miesiąca do dwóch mogą państwo już dzwonić i pytać, ale będą w sprzedaży w wysyłkowej wersji u nieznanego świata. Właściwie chciałam powiedzieć u pana Marka Rymuszki, tylko świętej pamięci, a więc u pani Ani Ostrzyckiej Rymuszko. W nieznanym świecie będzie prowadzona sprzedaż tych książek, dlatego tam państwa odsyłam, jeśli chodzi o internet. A bezpośrednio, jak państwo wejdziecie na moją stronę facebookową, to macie tam podany kontakt do wydawnictwa Floryniana. I możecie książki zamawiać wprost z wydawnictwa. Małgosiu, czy są egzaminy na zakończenie kursu? Są. Ja jestem w komisji, tak? Jak zawsze? Tak, jak zawsze. Oczywiście to jest tak, że na zakończenie kursu terapeutycznego są egzaminy. Proszę ale przy okazji można sobie zrobić wtedy fotkę pamiątową. Tak. Jest też dużo okazji do tego, abyście to wystali przy tablicy, ponieważ pierwsza część, te pierwsze 8 weekendów, to ja was uczę, ja jestem w roli nauczyciela, wy jesteście w roli ucznia. Kiedy zamykamy tą część merytoryczną, duchowo, praktyczno-rozwojową, wtedy wy konfrontujecie się ze sobą samym, wy stajecie do tablicy, wy liczycie, wy interpretujecie. Ja pozwalam grupie wspierać swojego uczestnika. Grupa zawsze jest wspierająca. Stajecie się małą rodziną i spotykacie się w grupie dlatego, że już się znacie. Wszystko ma jakiś głębszy sens. A to wiesz co, nawet nie wiedziałem, bo u mnie na ustawieniach na szkole jest również, tak? Są dwa pierwsze semestry, czyli 8 zjazdów, tak? A potem 4 kolejne.
uczniowie sami prowadzą ustawienia, żeby zobaczyli, jak to fajnie siedzi z drugiej strony, dokładnie, jak się zmienia punkt widzenia. To jest bardzo ciekawe. Tak, u mnie jest dokładnie tak samo, że role się tutaj luzują. Dlatego mamy takie dobre związki biznesowe, przyjacielskie, tak, że rozumiemy zawodowe. Się, tak, zawodowe, że rozumiemy się, bo tak, w lot. I nawet nie wiemy, że funkcjonujemy podobnie. To bardzo ciekawe. Regularnie kładę pasjansa. I ostatnio zniknęła mi karta z liczbą 10. Po dwóch dniach nagle pojawiła się z powrotem. Jak to rozumiem? Dziesiątka to duża zmiana o 180 stopni. Nawet jeśli pani taką zmianę podejmie, ona się i tak obróci na sukces. Zmiany są trudne energetycznie, emocjonalnie do przeżycia. Zmiana to średnio 2-3 miesiące godzenia się ze zmianą. Nawet jeśli przychodzi nagle i trzeba potem ponieść skutki i konsekwencje. Ale dziesiątka świadczy o tym, że wywrócenie w życiu jakiejś kwestii o 180 stopni zakończy się dla pani sukcesem, więc jeśli przyjdzie coś, to przyjdzie. Coś, co będzie to odwracało, to proszę przyjąć tą zmianę jako okazję do przepracowania pewnych aspektów siebie z jak najlepszym skutkiem na przyszłość. Odwoływanie ślubu w jakiej książce jest najbardziej opisane? Najszerzej? Jest perfekt opisane, jest dokładna matryca podana. W książce Medytacje, Dobra Karma, Biała Magia Słowa. Ta fioletowa chyba, tak? Niebieska. 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 Natomiast w tej fioletowej macie Państwo wspomnienia reinkarnacyjne, które się kończą różnego rodzaju podpowiedziami. Te podpowiedzi są spójne i do swoich własnych wspomnień lub snów reinkarnacyjnych można je wykorzystać, aby maksymalnie uwolnić ten najlepszy potencjał. To jest bardzo ciekawe, czy samotna, rozumiem pani, 9 z 27, czyli z mocy duchowej, tak? Tak. Ma szansę na związek. Każdy człowiek ma szansę na związek, tylko niektórym osobom pisane są związki wolne, a niektórym legalizowane. Więc niestety są też osoby, które mają wręcz od początku wpisane wielość związków. Są wibracje, które mówią o tym, że tych związków ma być 9, minimum 3 i dopiero tych krótkoterminowych i dopiero potem pojawiają się związki długoterminowe. A więc, szanowna pani, nie podała pani dnia i miesiąca urodzenia, a więc sama droga życia nigdy nie blokuje relacji w związkach. Trzeba by zobaczyć cały program, żeby powiedzieć, czy pani program jest powieleniem schematu kapłańskiego, jakiegoś wędrownego nauczyciela, czy jest ustawiony pod związek. To jest jeszcze ciekawe, ja 8 i mąż 8 z 17, a dwoje starszych dzieci urodzono tego samego dnia, 11 lipca. Starsza jest 9, młodsze 5. Trzecie dziecko 9 z 27. Czy wspólny dzień urodzenia dzieci ma jakieś znaczenie dla nas, tak, jako rodziny? Oczywiście, mają Państwo dwóch kapłanów i joginów w jednym, bo tutaj jest taka karma plus kapłan wędrowny. Ten kapłan wędrowny jest także dla tego dziecka z 9 z 27, to jest jeszcze wyższa moc duchowa. Tai Chi, yoga, qigong dla dzieci, fenomenalny sposób rozwoju. Dla Państwa karate, aikido, judo. Dzieci mają też wybitne poczucie rytmu, wszystkie to młodsze także. A więc taniec, zwłaszcza spontaniczny, intuicyjny, właściwie każdy z Państwa powinien uprawiać jakiś sport niezależny dla zdrowia, a nie dla złotych medali. A Waszą wspólną karmą rodową między Panią a mężem jest żołnierz, wojownik, uzdrowiciel, szaman, ścieżka uzdrowienia. Mocna rodzina. Bardzo mocna rodzina, a dla dzieci kapłaństwo wędrowne. I uzdrawianie też. Na tyle, na ile mogliśmy. Mogło się, bardzo dziękuję, że odpowiedziałaś na tyle pytań. Nawet się tego nie spodziewałem, ale zachęcam Państwa do konsultacji osobistych. Mogło się przyjmuje w Gdyni, ale również przyjmuje w Warszawie i w Poznaniu, tak? Tak. I ewentualnie online można, tak? Czyli Warszawa się kończy. Można online. Na pewno w Warszawie do maja jeszcze Państwo mogą skorzystać. Na stałe na pewno będziemy mieli Poznań. W Poznaniu na Jeżycach, Studio Yoga Jam w Poznaniu, Kochanowskiego 4, u pani Joanny Burcińskiej, jak Państwo wyjdziecie na stronę. O, jest, studia. A w Poznaniu gdzie?
Właśnie tutaj pani zadała pytanie, czyli studio jogi Jan, tak? Tak, studio jogi Jan, pani Anna Burdzińska, znajdziecie państwo i na moich stronach internetowych kontakt do pani Joasi i na mojej stronie zawodowej numerolog.net. Ja sobie w Warszawie? W Warszawie, proszę państwa, w miejscu, które nazywa się Uzdrowisko na Ursynowie. Tam przyjmuję, też państwo znajdziecie możliwości kontaktu gdzieś na internecie, albo musicie korzystać z Facebooka, albo proszę wchodzić na moją stronę, tam są wszyscy aktualni organizatorzy. Ja osobiście zachęcam państwa do konsultacji indywidualnych, od tego można zacząć swoją pracę, swoją drogę życiową, swoją przygodę. Ja umogło się już od wielu lat. Ze wzajemnością, ja tak. U Kasia także. Tak, ale w ważnych sytuacjach życiowych, podejmowaniu decyzji warto się skonsultować, bo jeśli będę w wibracji dziewiątki, tak, będę w sprawach zakończeniowych, tak, no to trudno. Ja otworzyłem, mówiłem państwu już wcześniej, że otworzyłem firmę, kiedy byłem w tym okresie dziewiątym, no i tak jak ją otworzyłem, tak ją za kilka miesięcy zamknąłem, więc jeśli państwo chcecie ważne decyzje podejmować, nie wiem, partnerskie, małżeńskie, albo czy biznesowe, tak, czy jakiekolwiek, tutaj nie chodzi, no, ja mam firmę Małgosiama i my tutaj bardzo dobrze się porozumiemy, ale gdybyśmy mieli spółkę, to może słabo, no raczej słabo. Ja nie mogę mieć spółek. Mnie nie wolno wchodzić w spółki. Tak, tak samo jak mnie, więc zachęcam do takiej konsultacji, żeby się po prostu dowiedzieć. Wszystko to, co wiem, wszystko tak. To, co mnie życie nauczyło przez, można powiedzieć, te 25 do 30 lat. Po 25 lat uczę, około 30 lat prowadzę konsultacje. Szanowni państwo, wszystko tym dzielę się na warsztatach. Te warsztaty, jedyne, czego wy musicie się nauczyć od podstaw, to jest praktyka. Dlatego też macie czas na tą praktykę. Rok, tak? Tak, praktyki. W sumie to jest tak 8 miesięcy podstawowych plus 2 zjazda, więc wychodzi państwu dokładnie 10 miesięcy nauki, potem wakacje. Zasłużone. Zasłużone i jeśli ktoś chce, to może później wrócić na powtórkę za oczywiście mniejszą już opłatą, ale też można powtarzać. I to jest dla państwa praktyka. Praktyka jest nieoceniona. Więc jeśli poczują państwo w sobie taki zew, taki potencjał, a taką drogę, że chcieliby się państwo nauczyć tej numerologii, wcale to nie jest takie skomplikowane, prawda, Małgosiu? Aż. Nie, jeśli chcemy się troszeczkę nauczyć. W liczeniu. Proszę państwa, w liczeniu to jest proste. To jest proste. To jest do 100 liczenie, dodawanie, w dwóch miejscach odejmowanie, a więc w liczeniu to jest naprawdę proste. Z interpretacją jest tak, że dostajecie państwo wszelkie materiały do interpretacji, potem praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka i różne kolejne niuanse. Co każdym weekendem rozszerzamy wiedzę. Dodatkowo to, co państwo wyniesiecie z tych warsztatów, to także samorozwój i cudowne znajomości. Przede wszystkim. Tak. I cudowne znajomości z ludźmi z grupy, a także z nowymi systemami, sposobami, terapeutami. Ja czasami wspominam uczniom w szkole czy na warsztatach, że przez ten rok czasami znamy się bardziej od tej też drugiej strony duchowo-energetycznej, rozwojowej, niż przez ten rok, tych zjazdów, 12 wówczas ich jest, niż czasami małżeństwa z 10-20-letnim stażem. To jest takie bardzo ciekawe. A także głębokie przeżycie dla każdego z państwa. Oczywiście bardzo. Nie jest tak, że trzeba się obnażać na kursie z numerologii i wynurzać ze swoich sekretów rodzinnych. To tak nie działa, więc proszę się nie obawiać. To nie ustawienia. To nie ustawienia. Samo, jeśli państwo nie będziecie chcieli pewnych kwestii poruszać, zostają dla was, są one w strefie prywatnej. Wszystko to, czego ja wymagam, to współpraca i odrabianie prac domowych, a więc trzeba być gotowym na praktykę, na medytacje dynamiczne, na medytacje, które ja prowadzę. Państwo sobie siedzicie na fotelu pod kocykami, jest piękna, czerwona wersalka, do dyspozycji kilka osób się mieści. Jest dobra herbata. Dla niektórych mogą być bardzo komfortowe warunki, ale tak poważnie mówiąc, szanowni państwo, koszty kursu wszystko będziecie mogli dostać od uczelni.
tutaj uczelnia będzie dla chętnych rozsyłała pełne informacje. Szczerze mówiąc, to ja nawet ich nie znam dokładnie. Natomiast jeśli Państwo jesteście zainteresowani, wystarczy wysłać maila i uczelnia odpowie. Mam nadzieję, bardzo merytorycznie na Państwa pytania. Wszelkie materiały, które są, pozostają na stałe do Waszej dyspozycji. Dla osób, które już praktykowały cokolwiek z radiestezji, na pewno to będzie duże ułatwienie. Dla osób, które jeszcze nic nie praktykowały, proszę się nie obawiać. Ja przywożę wahadła, które wożę ze sobą w ramach kursu, one są wysokiej jakości. To są tylko wahadła Pana Baja i Pana Ciszaka. Są bezpieczne, zawsze sprzątane i można się powoli uczyć. Nie uczymy się dużo, jeśli chodzi o radiestezję, tylko pewnych podstaw, ale na tych matrycach pamięci, na których pracujemy, na tych schematach, to jest przyjemne, łatwe, a jednocześnie zobaczycie, że efekty są zdumiewające. I warto, naprawdę zachęcam Państwa, warto do pracy nad jakościami związków par wszelakich popracować, tym bardziej, że mamy teraz akurat takie czasy, a nie inne i świadomość jest bezcenna tego, jak się mamy w życiu, tak? I co się wokół nas dzieje. A kiedy będziecie Państwo terapeutami, to zobaczycie, jak to jest, że przyjdą do Was klienci i czasami przez godzinę, półtorej będziecie wiedzieć więcej o ich życiu, tak? Niż ich najbliżsi, z którymi żyją przez lat, czasami kilkadziesiąt. Bardzo ważną kwestią, proszę Państwa, w tym narzędziu, którym jest numerologia do pracy z człowiekiem, jest to, że my widzimy systemy, w jakim sposób ten człowiek się komunikuje i możemy je poprawić, możemy je nazwać. Czasami on sam nie potrafi je nazwać, a my możemy to zrobić. Widzimy też pewnego rodzaju trudności, które on posiada w sobie, czyli to, co jest dla niego blokadą. Powiedzmy, że przychodzi artysta, maluje piękne obrazy, jest nieśmiały, nie potrafi ich sprzedać, nie ma żadnych wibracji, które odpowiadają za biznes i za handel. Ten człowiek potrzebuje dobrego menadżera. Sam nigdy nie sprzeda swojej pięknej twórczości. I musi się zgodzić na to, że pewien procent weźmie pośrednik, bo inaczej on nie ma talentu do handlowania, on ma talent do bycia wybitnym artystą. Albo przychodzi mama, która chciałaby wysłać córkę na medycynę, a córka ma wybitny talent na śpiewaczkę operową. I tutaj jest grzyt. Tak, i teraz jest grzyt. Dziecko, z czego ty wyżyjesz potem? Więc, szanowni Państwo, czasami się spotykamy właśnie z takimi trudnościami, w cudzysłowie, pytaniami, ale tak naprawdę po to służy numerologia, by powiedzieć tej mamie, proszę, pozwolić dzieciom dokonać wyboru zgodnie z tym, jak one czują w tym momencie. Nawet jeśli za 5-10 lat przyjdą, powiedzą, mamo, miałaś rację, ja mogłam iść w zgodzie ze sobą, ale wszyscy mi mówili, że prawo jest najlepsze, że wtedy dobrze zarobię, albo że biznes jest najlepszy, słyszałem od ojca, więc poszedłem. A potem się okazuje, że chłopiec jest wspaniałym tancerzem, albo że jest świetny w innych dziedzinach, w dziedzinach duchowych. W ciągu roku robi 2 czarne pasy w karate i w ciągu 3 lat staje się wybitnym nauczycielem w swojej sztuce. I cały ten dyplom, te 7 lat siedzenia gdzieś na uczelni, nie jest wcale jego ścieżką zawodową. To słuchanie wewnętrzne siebie, wspieranie. A rodzice zachęcam również do wspierania, do podpowiadania, do zachęcania swoich dzieci. To jest bardzo ważne, jeśli rodzice stają za swoimi dziećmi, a w szczególności tata. To jest bardzo ważne, prawda? Tak. Tata, relacje z tatą, jeśli tatę nie ma, to możemy poprosić o wsparcie, uzyskać wsparcie od praojców, to jest też w ramach tego warsztatu. Dobrze Pani zrozumiała, same warsztaty numerologii karmicznej to jest 8 weekendów, 8 sposobów pracy. Jeśli grupa chce, bo to się zdarza, że chcą dodatkową powtórkę, to wtedy w piątki robimy powtórkę przed warsztatami dla tych, którzy chcą sobie coś powtórzyć, coś jeszcze więcej zrobić. Mają swoje przykłady, przywożą swoich braci, siostry, chcą się dowiedzieć z innych dat urodzenia czegoś, to wtedy możemy takie dodatkowe warsztaty zrobić. Natomiast kurs... Ja chciałabym na terapeutę to jeszcze... Tak, a ten kurs dla terapeuty, proszę Państwa, to jest jeden dodatkowy weekend i jeden dodatkowy tygodniowy warsztat.
Potem warsztacie, gdzie te zajęcia są już w innej konwencji, macie już doświadczenie, jak pracować z ludźmi, jak sobie radzić z emocjami. Praca z emocjami i z komunikacją jest pewnym stałym elementem na tych warsztatach. Oraz etyka. Ja, proszę Państwa, od 25 lat trzem osobom odmówiłam nauki. To prawda. Prawda. Prawda, pierwsza. Mocne uderzenie. Tak, było. Bo pierwsza taka osoba była akurat u Adasia na warsztatach, który tak. Po pół dnia obserwacji ja odmówiłam pani dalszej nauki, a wynikało to z etyki. Jeśli ktoś jest krytykujący, niszczący i chciałby tego narzędzia używać tylko po to, aby działać przeciwko rozwojowi drugiego człowieka, to w tych przypadkach odmawiam dostępu do tej wiedzy. Czy spotkania są tylko w weekendy? No, kończy się weekendami tak, chyba, tak? To są spotkania w weekendy, te 8 paneli, natomiast można przyjechać na warsztat lipcowy i na warsztat, który się odbywa na początku września zazwyczaj. I wtedy są to te warsztaty tygodniowe, gdzie całe 8 weekendów macie Państwo spakowane w 2 tygodnie intensywnej nauki, bardzo wymagającej, ale można to zrobić w takich dwóch odsłonach. Jeden weekend w lipcu, drugi na początku września. Małgosiu, nie wyczerpiemy wszystkich tematów w jednym webinarze. Czas powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję, że mogłem się z Tobą spotkać. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Że mogliśmy się z Państwem internetowo, jeśli można tak was połączyć, tak? Życzymy wszystkiego dobrego na nadchodzący nowy rok, też rok chiński Wodnego Królika. Zupełnie nowy rok chiński, tak. Ostatni ze starej struktury, za rok zupełnie nowa energia przychodzi. Jesteśmy Państwu wdzięczni za Państwa czas, za to, że daliście nam kawałek swojego życia. Niechaj całe dobro, jakie jest w Was, pomnaża się i wraca pomnożone. Niech światłość Waszych serc i dusz będzie najlepszym przewodnikiem na ten rok, którego woda będzie też podbijała naszą intuicję i rozwijała nas w intuicji. Życzymy i ja również życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Państwa. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich ciepło i wszystkiego najlepszego dla Państwa.